Złoto wzrośnie do ceny 2500 dolarów. Czy to w ogóle możliwe? Według mnie wszystko na to wskazuje. Dlaczego o tym właśnie powiemy w tym nagraniu? Będzie też Tesla, funt do jena, będzie też dolar do jena, ropa oraz Australijczyk. Do franka szwajcarskiego, czyli takie najciekawsze rynki, które będę obserwował w przyszłym tygodniu handlowym. Zanim tutaj przedstawię moje analizy, to pamiętajcie, że to nie są porady inwestycyjne i wszystko to, co mówię, jest moją subiektywną opinią. Dobrze, złoto po 2500 dolarów. Dlaczego tak uważam? No przede wszystkim myślę, że nikogo tutaj nie zaskoczę, mówiąc, że mamy bardzo silny trend wzrostowy na złocie. I ten trend, co ważne, tutaj w lipcu, w połowie lipca, został po prostu potwierdzony. Czyli nadal mamy informacje od rynku, że te poziomy są respektowane, że struktura wzrostowa tutaj jest respektowana, szanowana przez rynek i cały czas ten rynek nam wobec tej struktury rośnie. W tym momencie znajdujemy się na cenach strefy popytowej. Jest to właśnie taki przedział od 2375 dolarów do przedziału cenowego 2350 dolarów. I od tej strefy oczekuję zakończenia tej, no co ważne, korekty, tak? Czyli ten spadek to według mnie jest tylko korekta. I co dalej z tą strefą? Na razie czekamy na potwierdzenie wzrostów, żeby się tutaj dołączyć do tych wzrostów oczywiście. I na razie takie potwierdzenie wypada na cenę 2420 dolarów. I co ważne, i co troszkę nam psuje klarowność tego setupu, to jest ta strefa podażowa, która tutaj istnieje. Tutaj to nie jest reakcja na podstawie tej strefy. Tak naprawdę powinienem tą strefę zaznaczyć w ten sposób, ponieważ. Tutaj ta strefa była dopiero tworzona, także to jest świeżutka strefa spadkowa. No i zanim tutaj wejdę w pozycję kupna na rynku złota, będę musiał widzieć wyczyszczenie pieniędzy z tej strefy, czyli po prostu odreagowanie, odreagowanie od tej strefy podażowej i dopiero podłączenie się do wzrostów. Wzrosty co najmniej na wybicie wierzchołka, tak? czyli maksimum z 17 lipca. No, ale już jak to wybijemy, to wydaje mi się, że ten ręcz, cena też będzie chciała pokonać ręcz pomiędzy właśnie tym maksimum 17 lipca a tą ceną psychologiczną 2500 dolarów. Co się stanie tutaj, zobaczymy. Wydaje mi się, że jeżeli chcemy w ogóle mówić o jakiejś zmianie, trendzie, zmianie trendu na rynku złota, to by na, wydaje mi się, no układa mi się to dobrze w głowie że duże pieniądze będą chciały to zrealizować właśnie po jakiejś takiej psychologicznej atrakcyjnej cenie, tak, gdzie nagłówki w gazetach będą, że złoto rośnie, jest euforia, cena po tysiąca dolarów. No i wtedy też będzie można masą te złoto po prostu po bardzo wysokiej cenie sprzedawać i to się układa w taki scenariusz właśnie dopiero odwrócenia. Także uważam, że jeszcze ten szczyt z 17 lipca cena 2480 dolarów. To nie jest finalny szczyt, przynajmniej według mnie, w tym długotrwałym trendzie wzrostowym, który obecnie na rynku złota obserwujemy. Dalej, bardzo ciekawa też jest Tesla w następnym tygodniu. Mam tu już zlecenie ustawione Sell Limit po cenie 233 dolary, i to jest bardzo. Proste zagranie na wypełnienie tej fali wzrostowej, którą ostatnio obserwowaliśmy w czerwcu na Tesli. Mieliśmy strefę podażową, ona tutaj technicznie nie została wybita. pojawiła się dużo cieni, które, które te cienie negowały te wybicie. W związku z czym można tutaj przynajmniej w mojej metodologii, według moich zasad, pozycję zająć. Także tutaj na YouTubie też Wam o tym informuję. No i też zapraszam do grupy, gdzie tych setupów okazji handlowych jest więcej. Ostatnio na grupie rozgrywaliśmy rynek funta do jena i dosłownie dzisiaj dałem informację, że tą pozycję e, zamykam. E, także, jeżeli nie chcecie przegapiać też takich okazji, które na rynku no, zdarzają się dosyć często, e, to zapraszam do grupy. Tutaj macie też potwierdzenie, e, że e, taką informację przy wejściu w pozycję. Yy, dawałem, i tak, sa tak samo taką informację mieliście przy wejściu na rynek ropy. Ropa też dała dzisiaj zarobić, i dzisiaj zamknęliśmy yy, pozycje po tych swingach spadkowych, które zostały de facto na rynku yy, przewidziane. Dalsze okazje handlowe w przyszłym tygodniu będziemy mieć też na rynku dolara do jena japońskiego. I teraz tak, tutaj zmieniam trochę moje podejście co do rynku jena japońskiego. Wcześniej handlowałem tutaj tego funta do jena, tak? Dzisiaj już mi się to ryzyko zwolniło, to znaczy mogę teraz znowu podjąć decyzję, przeanalizować, gdzie będzie najkorzystniej zawierać transakcje i na jakim rynku i w jakich miejscach. I, i tak, co do jena. Uważam, że ten trend taki fundamentalny, funda, fundamentalne osłabianie się jena, no, nie widzimy przesłanek, które by mówiły o tym, że ten trend ma się skończyć. Także według mnie cały czas ten jen będzie długotrwale sobie rosnąć. I teraz pytanie, jaki rynek jest najkorzystniejszy, żeby tego jena do góry handlować? I tak, jeżeli sobie porównamy korelacyjnie tutaj wycenę nie wycenę, tylko interwencję banków Japan? z 29 kwietnia, to zobaczcie, że jeżeli sobie zaznaczę taką świeczkę i minimum dokładnie z godziny 3 w nocy interwencji Bank of Japan i porównam sobie cenę do tej interwencji, no to fundo do jena jest mniej więcej na środku tej ceny wycenianej przez Bank of Japan. Natomiast rynek dolara do jena japońskiego, zauważcie, że już przebił dolną krawędź tej interwencji, bo tutaj możemy sobie to zobaczyć w ten sposób, tak? I patrząc korelacyjnie właśnie na to, to rynek dolara do jena jest po prostu tańszy, jest ma niższą cenę, w związku z czym tych pieniędzy, tej siły wzrostowej można tutaj nabrać troszkę więcej. I podjąłem taką decyzję, że zmieniam swój handel na jenie japońskim, właśnie z funta do jena na dolara do jena, i ten rynek będę teraz w następnych tygodniach bliżej obserwował. I co widzę na tym rynku? Jakie okazje? Przede wszystkim tak, tutaj na ten moment te wzrosty mimo to, że dały już systemowe potwierdzenie do wejścia w transakcji. To niestety na ten moment nie jest to do, dla mnie sygnał, żeby wejść w prawdopodobną transakcję. Mamy za sobą, trzeba pamiętać, bardzo dynamiczne spadki, fundamentalne spadki, ponieważ tutaj 11 lipca o godzinie 11 też mieliśmy interwencję Bank of Japan, wejście, wejście na rynek Forex, także to zawsze jest bardzo mocny drive fundamentalny. Także potrzebujemy tutaj do wzrostów, żeby powiedzieć, że ta korekta się skończyła, potrzebujemy troszkę silniejszego potwierdzenia niż zwykle, właśnie ze względu na to, że mamy ten drive fundamentalny na tym rynku. I teraz tak, jak sobie porównamy te korekty, wielkość tych korekt, to ten wzrost, który tutaj obserwujemy, nie jest niczym nadzwyczajnym i może być to nadal tylko i wyłącznie korekta, tak, w trendzie spadkowym. Także na ten moment absolutnie nie wchodzę tutaj w pozycję kupna na tym rynku osobiście, tak. I czego bym, co bym potrzebował zobaczyć, żeby w taką pozycję wejść. I tutaj już mówiłem to też Wam na grupie, ale jeżeli na grupie nie jesteście, to muszę powtórzyć, że trzeba zobaczyć tutaj strefę popytową. To znaczy wykreowanie się jakiejś struktury korekcyjnej albo konsolidacyjnej i dopiero wtedy na korekcie będziemy tutaj zajmować pozycję. I to jest potrzebne po to, e, dlatego że w tym momencie te minimum z 25 lipca nie jest w żaden sposób chronione. Żeby nasza pozycja była bezpieczna, potrzebowałbym tu właśnie strefy popytowej, be, która będzie chronić te minimum, strefa wsparcia. I dopiero wtedy e, będę mógł powiedzieć, że e, wchodzę tutaj w pozycję. Bo no, na ten moment takie wzrosty, jakie tutaj obserwujemy, to jest tylko i wyłącznie dla mnie taka no, możliwa pułapka dla kupujących i... Nie jest to prawdopodobne wejście w rynek, także to jeśli chodzi o dolara do jena. No i jeszcze mamy Australijczyka do franka szwajcarskiego też rynek, który w następnym tygodniu będę obserwował. I tutaj no podobnie jak na rynku dolara do jena, pamiętajcie, że do rynków trzeba się dostosować i tak naprawdę każda na, sytuacja na rynku jest troszkę inna, każdy setup jest troszkę inny. I co widzimy w tym setupie? No widzimy bardzo mocny trend spadkowy, widzimy bardzo płytkie korekty, co mówi nam o, po prostu o sile tego trendu, tak? No i taki trend, żeby wejść tutaj w pozycję wzrostową, kupującą, potrzebujemy potwierdzenia silniejszego niż zwykle. Także no taką kluczową linią potwierdzającą tutaj um, wzrosty na tym rynku jest cena 0,58 i 93 franków szwajcarskich. E, natomiast no, będę musiał jeszcze zobaczyć, e, jak ten setup wygląda, e, jeżeli dokonamy tego potwierdzenia. Tak? Także w tym momencie jeszcze e, nie mogę powiedzieć na 100%, że po przekroczeniu tej linii wejdę. Transakcje, tylko też trzeba będzie przeanalizować, jak tutaj ta cała struktura wygląda. No, i będę Was o tym oczywiście informował na, na grupie. I to tyle, jeśli chodzi o najciekawsze rynki i najciekawsze okazje, jakie widzę do handlu w przyszłym tygodniu handlowym. Jeżeli chcecie nie, nie przegapiać takich okazji, takie jak mieliśmy właśnie na ropie, na funcie do jena, które no, w każdym tygodniu jakieś okazje się zdarzają. To link do grupy macie w opisie. A ja Wam życzę miłego weekendu. No i też udanego już przyszłego tygodnia handlowego. Cześć.